Hejsan, z tej strony Aldona ze Szkoły Języka Szwedzkiego Dolarna. Tematem dzisiejszego odcinka będą podcasty. W tym odcinku chciałabym Wam przede wszystkim powiedzieć, dlaczego warto słuchać podcastów, a także polecić Wam kilka fajnych szwedzkich podcastów do słuchania, bo przecież taki jest temat naszego kanału. Także podam Wam kilka powodów, dla których ja osobiście podcastów słucham bardzo często. Mam nadzieję, że przekona Was to do tego, że to jest fajna metoda nie tylko do nauki szwedzkiego. Powód numer jeden, czyli darmowa rozrywka. Prawda jest taka, że oczywiście można płacić subskrypcje za różne kanały, czy można wpłacać swoim ulubionym podcasterom, youtuberom na Patronite czy innych platformach, ale prawda jest taka, że znajdziemy mnóstwo podcastów bardzo dobrej jakości, których można słuchać po prostu za darmo. Czyli jest to darmowa rozrywka, za którą nie musimy płacić, a podcasty w dzisiejszych czasach są już robione na tak dobrym poziomie, na tak wysokim poziomie technicznym, że od słuchania podcastów nie rozbolą nas uszy. Podcastów można słuchać wszędzie. I dla mnie to jest kluczowy argument. Bardzo trudno jest oglądać ulubiony serial podczas jazdy na rowerze, grać na plejaku podczas zakupów w supermarkecie, czy też oglądać występy na Melody Festivalen podczas koszenia trawy. Tymczasem podcastów możemy w tych wszystkich sytuacjach z powodzeniem słuchać. Ja już na przykład nie wyobrażam sobie, żeby sprzątać dom i nie mieć podcastu ulubionego na słuchawkach. Bardzo ważnym argumentem jest argument zdrowych oczu. Ja mam na przykład tak, że jeżeli zbyt długo siedzę przed ekranem komputera, to zaczyna boleć mnie głowa. Albo później nie mogę zasnąć, bo mam taki natłok myśli i informacji. Czasami bardzo fajnie jest odpocząć od ekranów smartfonów i komputerów. I podcast jest bardzo dobrym sposobem, bo to jest, możesz założyć słuchawki na uszy, zamknąć oczy, położyć się na kanapie i po prostu wsłuchać się w historie opowiadane na słuchawkach. I to jest też uzupełnienie poprzedniego argumentu, czyli że można to wykonywać podczas różnych innych czynności. Ja na początku miałam problem z tym, żeby oddzielić te rzeczy, które robię, od tych rzeczy, które się dzieją w moich uszach. Bardzo trudno było mi rozróżnić i wykonywać te dwie czynności w prawidłowy sposób, ale to jest kwestia przyzwyczajenia i przestawienia się. W tej chwili już nie mam takiego problemu. Kolejnym argumentem jest samorozwój. Dodatkowo bezpłatny, bo możemy znaleźć podcast na temat, który nas interesuje, na temat naszego hobby, na temat naszego pracy, na temat naszej pracy, studiów i bezpłatnie podnosić swoje kompetencje zawodowe czy studenckie. Podcastów jest multum na wszystkie tematy i założę się, że czymkolwiek się interesujesz, to mam na ciebie podcast. Płynnie przejdziemy sobie do kolejnego argumentu, który jest kluczowy dla tego odcinka, czyli nauka języka obcego. I nie tylko szwedzkiego, każdego innego. Więc jeżeli połączymy te dwie rzeczy, czyli słuchać o swoich pasjach, podnosić swoje kompetencje zawodowe, ale robić to po szwedzku, no to mamy dwie pieczenie na jednym ogniu. Oczywiście, jeżeli jesteście dopiero początkujący, to dla Was również znajdą się podcasty dla tych, którzy się dopiero szwedzkiego uczą, ale jeżeli już wchodzicie na przykład na poziom B1, no to spokojnie możecie słuchać podcastów na dowolny temat, czy to podcastów historycznych, czy kryminalnych, czy o sporcie, i to zawsze rozwija Wasze zdolności językowe. No więc w tej chwili chciałabym Wam polecić kilka podcastów, które mogą Was zainteresować. Niektórzy pewnie teraz prychną sobie pod nosem, że o Boże, to znowu o tej dystopii opowiada, ale prawda jest taka, że nie znalazłam żadnego lepszego podcastu niż Dystopia. Dystopia to naprawdę fenomenalny podcast. Świetny technicznie, z mega ciekawymi historiami. To podcast o tym, co się stanie, gdy stanie się najgorsze. Jak będzie wyglądać świat, gdy wybuchnie najstraszliwsza światowa wojna, lub gdy znacznie podniesie się poziom mórz i oceanów, gdy zabraknie wody, lub gdy pojawią się mordercze grzyby, które zaatakują nasze płuca. Swoją drogą, to jest jeden z moich ulubionych odcinków, który słuchałam chyba z 5 albo 6 razy. Infekcjonsläkaren som du träffar föreslår att ni gör en lungröntgen. Och att ni tar prover från svalget och näsan för att testa för de vanliga luftvägsinfektionerna. Influensa, covid-19, RS-virus. Eller kanske har du fått en lunginflammation från en bakterie. När läkaren tittar på röntgenbilderna senare kommer han att se att dina lungor är helt vita.
Det kommer att se ut precis som en lunginflammation eller en aggressiv cancer. Jedynym minusem tego podcastu jest to, że pojawia się tam mnóstwo wypowiedzi po angielsku. Dlatego nie polecam tego podcastu dla osób, które są dopiero na poziomie B1, bo to jest bardzo mylące. Skupiasz się na języku szwedzkim i nagle ktoś ci mówi po angielsku, wybija cię zupełnie to jakby z tego twojego rytmu. Także to raczej dla osób bardziej zaawansowanych. Kolejnym podcastem jest Pietria Historia. Ten podcast podejmuje tematy biografii ważniejszych postaci historycznych, nie tylko szwedzkich, głównie wręcz światowych. Możecie posłuchać o Karolu Marksie, Simonie Bolivarze, Grietie Garbo, Nikoli Tesli, Al Capone czy Leonardo da Vinci. Florence, 1503. Det börjar strama i ryggen och nacken. Lisa del Giocondo har suttit stilla länge nu, med överkroppen lite snett vänd åt höger och ansiktet riktat rakt fram. Den ena handen ligger över den andra i en kyskpås, vilande på den mörkbruna stolens armstöd. Lite irriterat knycker hon på nacken, skakar loss musklerna ur den statiska stelheten. Pietrie, musikdokumentär. Gratka dla fanów muzyki rozrywkowej, również szwedzkiej sceny muzycznej. Zbiór historii o narodzinach gwiazd. Tutaj posłuchasz o Madonnie, Britney Spears, Oasis, Eminemie i Spice Girls, ale też o Petterze, Little Linder czy Molly Sandén. Alltså det speciella med Freddie är ju att han är så fullkomligt skamlös när han är på scen. Do you get intimidated by the size of that crowd? No, the bigger the better. In everything. Han har väl alltid beskrivits som lite promiskuös, har älskat sex och droger och har varit väldigt öppen med det. Men att däremot komma ut och verkligen säga att du var gay kunde innebära slutet på karriären. Det var som en sista grej han behövde göra innan han kunde få vila. Ursäkta, czyli przepraszam. Czyli godzina śmieszków z Joanną Nordström i Edwinem Törnblomem. Niektórzy mówią, że od słuchania tego poda można się poczuć jak na kacu. Dużo humoru i dużo codziennego języka i slangu. W tym miejscu chciałabym Was zachęcić do dołączenia do naszej facebookowej grupy Język Szwedzki. Ja bardzo często robię takie polecajki tematyczne. Wrzucam posta o podcastach historycznych i tam umieszczam różne materiały. W sumie nie tylko podcasty, ale też jakieś kanały na YouTubie, jakieś ciekawe artykuły właśnie z tematów historycznych, czy z tematów muzycznych, czy z tematów urodowych. Także warto być z nami i śledzić, co tam się dzieje. A jeżeli chcecie poznać więcej podcastów szwedzkich, to zajrzyjcie koniecznie na portal Językowa Siłka. Tam znajduje się mój artykuł na temat szwedzkich podcastów, które warto słuchać. I propozycji jest znacznie więcej, niż Wam tutaj podałam. A jeżeli chcielibyście uczyć się szwedzkiego w Dalarna, to ja zachęcam. U mnie się uczyć nie będziecie, bo ja lektorką szwedzkiego nie jestem, ale mamy mnóstwo naprawdę fajnych osób, z którymi złapiecie flow i szybko nauczycie się szwedzkiego. Jeżeli chcecie zasięgnąć więcej informacji, to zajrzyjcie w opis do tego filmu albo napiszcie maila na hej@dolana.pl. A na dzisiaj to już wszystko. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia już wkrótce. Hej, doła!